Grami. Twój przyjaciel? Chciałbyś. Właśnie nie chciałbym. Ja też nie. To cały czas tam brzęczy? Mhm. Jest to jakieś awaryjne wyjście? Są okna po lewej, po prawej, po dwa. Jak wysoko, jak jest, to jest wysoko? To jest parter, ale jest też pięterko, tam też są okna. No i jest jeszcze, są drzwi za ladą. Nie otwarte. To ja chcę kulturalnie wyskoczyć, znaczy wyjść przez okno. Okej, okay, po której stronie? Bramy, która wychodzi do góry, czy bramy, która wychodzi w dół? Tej naprzeciwko magazynu, ta, która jest dalej od magazynu. Czyli tej, która idzie w dół. No chyba tak. Jeszcze się nie kojarzę w tych nazwach. Sorry. No, mapki teraz wyrysujecie, co nie? Więc rysujecie tak, żebyście wiedzieli. Dobra. Więc, Gregorze, widzisz, jak twój nowy towarzysz wyskakuje przez okno i biegnie w stronę bramy tej, która szła w dół, że tak się wyrażę. Może nie biegnę, ale powoli kieruję się. Nasłuchując, czy brzęczenie nie powraca. Brzęczenie uderza w drzwi i niedługo się przebije. Gregor? Wyskakuje przez okno po przeciwnej stronie. Okej. Okay. Zakładając, że jest z daleka od tego brzęczenia. Więc wyskakujecie i kierujecie się do dwóch różnych bram, tak? Czekaj, bo widzę, że tu jest napisane te 6 AP. Mhm. Te szare takie, te to co to jest? Najwidoczniej są to murki z bramą. Mhm. Ty jesteś teraz tu na dole, plaster kierował się do tego w górę. Magazyn był przy tym, obok tego na górze. Ten kwadracik narysować, tak? Mhm. Na pewno rysuję chcesz, dobra. Więc próbujecie przejść przez te bramy, tak? Tak. Plaster? Te bramy są po prostu, tu jest jakoś, one są jakoś otoczone, czy po prostu? Bo nie widzę tego. Betonowy murek po lewej, po prawej. Dość wysoki, nie przeskoczysz. I dwuskrzydłowe, zardzewiałe drzwi. Z klamrami. I one prowadzą dokąd? To jest jakiś większy budynek, czy... Nie widać. Jedna po prostu prowadzi pod górę, druga prowadzi w dół. No dobra. Okej, okay, udaje wam się przejść, ale w tym czasie... Soczek. Budzisz się razem ze swoim kocurem w jakiejś grocie, gdzie jest ciemno. Przy sobie masz... już ci mówię. Soczek żyje? Żyje, żyje. Przy sobie masz swój... Masz zapalniczkę i fajki, które o dziwo nie zostały zmoczone. No i całe swoje ubrania. Reszta gdzieś przepadła. Ubel jest gdzieś obok mnie, tak? Tak, tak. Jest obok ciebie. Słyszysz, jak coś tam tak ciągnie ten swoim nosem. Tylko, że jest ciemno. Ty leżysz na czymś... Takim mięciutkim, śmierdzącym i ćtapowatym. Jakim? Ćtapowatym. Czasem trochę twardszym. To wołam go do siebie, tam go głaszę, przedam, czy wszystko z nim okej? Okay? Mhm, wszystko z nim w porządku. Z tym, że mokry, wkurzony przez to. Okej, okay, więc no, wstaję, nic nie widzę, tak? Bo jest ciemno. Tak, nic nie widzisz, jest ciemno. No to szukam tej zapalniczki po kieszeniach, no i zapalam już ślicę najbliższe okolice. Okej. Okay. Jesteś w grocie. Jej część, to jeziorko takie, prowadzi gdzieś tam w dół, w głębię, najwidoczniej, tędy wpłynąłeś, a ty leżysz na stercie ciał. Niektóre to już same kości, a inne są w początkowym stadium rozkładu. Poznajesz jedno z tych ciał, niecałkowicie zniszczone, najwidoczniej przypłynął to z tobą, się utopił. Jest to jeden z majtków, który był na statku. Przyglądam się i oni wyglądają, że zmarli przez utopienie się, czy coś ich pożarło? Ten majtek tak, reszta, zauważysz rany kłute,
Kilka nie jesteś w stanie zidentyfikować po kuli jednej i drugiej. Ktoś tam ma jakieś ślady choroby czy raki, tego typu rzeczy. Różne, różne naprawdę. Czy coś słyszę? Czy coś słyszysz? Poza kapaniem wody? Nic. Mhm. Ale zauważysz jeszcze, że na przeciwnej ścianie jest drabinka prowadząca w górę. No to podchodzę pod tą drabinkę i patrzę do góry. Czy tam jest jakiś otwór, co tam jest na górze? Jest taka okrągła krata. Mhm. No też ewentualnie się szło, przechodzę, patrzę, czy nic ciekawego poza tymi ciałami tu jeszcze nie ma, co przykułoby moją uwagę. No nic, zapomniałem wspomnieć, że poza tym majtkiem każdy inny jest nagi. Aha. No to... Kazuję drabiny kotu i żeby się tam spiął i patrzę, czy sobie da radę. Jako tako daje radę. Jako tako daje radę. No to okej, no włażę za nim i próbuję otworzyć tę kratę. Okej, musisz trochę mocniej popchnąć. Ale. W końcu ci się udaje. Widzisz pomieszczenie. Dość spore. Wyłożone kafelkami białymi. Pobrudzonymi krwią. I gdzieś tak 15 metrów nad tobą widzisz balkonik. Przy nim drzwi oraz drabinkę do rozłożenia na ten moment złożoną. Przy tym balkoniku są jedne drzwi, drugie. Ty na dole masz parę drzwi. Jedne wychodzą na lewo. Znaczy, jedne są po twojej lewej, drugie naprzeciw ciebie. Dość mocne. Obie mają czerwone lampki świecące się nad nimi. I co jeszcze zauważysz? W rogu pomieszczenia, powiedz mi, jak dobrze strzelasz z pistoletów? Pistoletów? Nie tak źle, maszynności zręczności, dobra. Więc tak. W rogu pomieszczenia zauważysz ciało w ubraniu wojskowym, połamanym. Najwyraźniej koleś spadł z tego balkoniku. I ma on przy sobie peacemakera. Mhm. No to podchodzę do tego ciała, biorę tą broń. Sprawdzam magazynek. Pełny. Okej, sprawdzam, czy jest niezacięta, wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. No to jeszcze obmacuję go tam, czy coś ciekawego w kieszeniach jeszcze nie ma. Okej. W tym czasie... Deadman. Budzisz się w jakiejś celi. Leżysz na łóżku bez materaca. W tej celi nie ma drzwi. Ty nie jesteś niczym przywiązany, ani nic takiego. Rozglądam się, żeby się zorientować, jak się dostałem do tej celi. Cóż. Nie wiesz zbytnio, ale zauważasz, że nie masz nic przy sobie. W sensie jestem nagi, czy czego nie mam? Jesteś ubrany, ale nie masz swojego ekwipunku. Widzę cokolwiek w tym pomieszczeniu? Oprócz tego łóżka z materacem? Lampkę. Może raczej świeczkę stojącą na stoliku. Zapaloną? Mhm. Żadnych otworów, czyli nic takiego? No, jest jedynie framuga po drzwiach. Co to znaczy framuga po drzwiach? To co jest... No, bez drzwi. Kiedyś były, nie ma. Ściana ceglana? Nie. Betonowa, pomalowana na taki ohydny, zielony kolor, jaki jest w podstawówkach. Albo był, nie wiem jak teraz wygląda. Wygląda na świeżą ta farba? Nie, stara. Odpada od ścian w niektórych miejscach. Jak wygląda sufit? Również stary i odpada z niego razem. Podchodzę i tak schylam się dosyć niezgrabnie, żeby zobaczyć, co się znajduje pod materacem. Materaca nie ma. No, pod łóżkiem. Pod łóżkiem. Cóż. Pod łóżkiem znajdujesz zdechłego szczura. Zawsze to jakiś plus. Przechodzę wzdłuż ściany, pukając mnie. Tak.
Okej. Wszędzie tak samo, nic ci nie odpowiada, ale rzuć sobie na nasłuchiwanie. Przeciętny to był. To dam. Zdałeś, dobra. Słyszysz kroki na korytarzu, oddalające się od twojej celi, takie jakby powolne, nieco szurające. A z której strony pomieszczenia? Jak wychodzisz, co nie, to masz korytarz, on skręca w lewo, naprzeciw masz ścianę. Znaczy, moment, moment. To z tego korytarza, z tego pomieszczenia jest jakieś wyjście? No, mówiłem przecież, że nie ma drzwi. Aha, dobra, okej, okay. Zrozumiałem, że nie ma drzwi, w sensie nie ma wejścia i się to właśnie zastanawiałem, jak to do... No nie, możesz na luzie wyjść z tego pomieszczenia. Aha, dobra, okej, okay. To nie musiałem opukiwać ścian w takim razie. No to skradam się tam takimi ruchami trochę zombiakowymi i podchodzę i patrzę, co tam jest. Wychylasz głowę z celi. Naprzeciw masz ścianę, po lewej, no skręca w lewo ten korytarz, również stary, zapuszczony. 3-4 kolejne cele, dwie mają drzwi, jedna ma jedno uchylone. Zobaczysz ślady ciągnięcia, krwawe, niektóre, no, dość zakrzepłe. I widzisz, jak przy zakręcie właśnie znika czyjaś noga, tak trochę szorająca. I słyszysz takie postukiwanie jakby łomem o betonową podłogę. Ciągnięcie bardziej. Trochę się przerywa, ale większość zrozumiałem. To rozumiem, że w jedną stronę idzie ten korytarz, tak? Czy w dwie strony idzie? W jedną. No to wychodzę i skradając się dalej idę w tamtą stronę. To rzuć na skradanie. Patrząc, co się dzieje w celach. To skradanie nie jest jakieś przeciwstawne albo coś w tym deseń? Skradanie będzie bodajże kontra jego czujność, nasłuchiwanie. Ja mam przez moją cechę pochodzenia o poziom łatwiejszy i mam suwak, to też jest poziom łatwiejszy, tak? Mhm, rzucaj. Czyli jaki to jest w sumie poziom trudności? Więc tak, byłby przeciętny, łatwy. No, poniżej łatwego się zejść nie da, więc jest łatwy. Okej. Okay. Najwyraźniej ten ktoś ci nie usłyszał. Skradasz się. Wyglądasz tam za skręt. W celach nic nie ma, oczywiście. Jedynie zakrzepła krew. I widzisz mężczyznę w ubraniu jakby rybaka, kogoś takiego, który w jednej dłoni jakby od niechcenia trzyma ten łom szurający po ziemi. Zauważasz, że ma bardzo szarą skórę. Włosów praktycznie nie. I też skóra jest jakby napęczniała przez wodę. Widzisz, że kieruje się on w stronę balkoniku, który teraz zauważasz. I przy tym balkoniku jest taka drabinka w dół. Jak to się nazywa? Panel sterowania. Ale ten balkonik jest jak gdyby na zewnątrz? Na zewnątrz prowadzi, czy jest do wewnątrz jakiejś fabryki? Jest na zewnątrz, tak jakby. Zmierza w stronę tego balkoniku. Tak. I to jest jedyne przejście. Skryłem się spokojnie za nim, tak żeby być jakieś parę kroków ze 2-3 metry za nim, jak będzie podchodził do tego balkoniku. Tak jak będzie nad jakąś taką krawędzią, to wtedy go wezmę i zepchnę. Okej, więc skradasz się za nim. Teraz zauważysz, że na tym balkoniku jeszcze leży trup. Nic specjalnego przy sobie nie ma. Przychodzisz? Co, nad trupem? Mhm. No tak, no mówię, czekam, podejdzie, aż tamten gościu się zbliży do tego. Do jakiejś krawędzi, żebym mógł go zepchnąć. Dobra. Więc on przychodzi tak powoli, nostalgicznie po tym balkoniku. Ty przychodzisz nad trupem. Chcesz już złapać tego typa i go zepchnąć. Soczek, z dołu zauważysz dwie osoby. Jedna najwidoczniej chce zepchnąć drugą tam na górze z balkoniku. Z tym, że teraz dopiero dostrzegasz ciało, które leżało tam jeszcze.
I to ciało właśnie zaczyna się podnosić. Mężczyzna próbujący zepchnąć tego drugiego najwidoczniej nie zdaje sobie z tego sprawy. Reagujesz? Ale widzę, to ciało jest perfidnie trup? Cóż. To widzę, czy to był koleś, który po prostu mu leżał i został. Wcześniej go nie dostrzegłeś, tak był ułożony. A teraz wstaje takim dziwnym krokiem, szara skóra, no to człowiek nie jest. A ten pierwszy koleś, co idzie? Ten pierwszy, co idzie z łomem, również nie wygląda na zdrowego. Ten pośrodku jedynie wygląda na normalnego. Okej, okay. A jaki jest dystans między nimi? Więc tak. Ten koleś jest gdzieś metr od tego z łomem. I ten koleś, znaczy który? Ten Lohan. Aha. Jest metr za tym złomem. I ten, który właśnie wstał, jest metr za Lohanem. Aha. To będzie gdzieś, jeżeli będziesz chciał strzelać, jest to 15 metrów z pistoletu. Powiedzmy no 16 będzie i to już jest do 20, czyli 20% utrudnień do strzelania będziesz miał. I tak, strzelasz, nie strzelasz, krzyczysz? Krzyczę do tego kolesia, że uważaj z tyłu. I, okay. I broń podnoszę, żeby i celuję w tamtą stronę, tak? Do w kierunku. Więc Lohan, w momencie, w którym złapałeś tam tego mężczyznę z łomem, nie opierał się dziwo zbytnio, zrzuciłeś go na dół, ale zaraz po tym coś złapało cię od tyłu i rzuć sobie tutaj na walkę wręcz, bo to próbuje cię ugryźć. Ja mam tylko broń ręczną, więc rozumiem, że mam stopień trudny, tak? Znaczy no po prostu, będzie to walka wręcz, jeżeli nie masz walki... A, no czekaj, spójrzmy na kartę postaci. Gdzie to jest? Bijatyka. Będzie bijatyka. No to nie mam bijatyki. Okej, okay. Więc masz poziom trudniej, będzie to dla ciebie problematyczne. I rzucamy tutaj kontrę. Okej. Okay. Ja mam 3 sukcesy. Matko Bosko. To ile on ma zręczności? No cóż. A ty? Zrobi ci się trudniej, trudny już z tą 20? Mam 2 sukcesy. Okej. Okay. Więc udało mu się drasnąć cię zębami. Weź sobie draśnięcie na prawe ramię. Odporność na ból. Moment, czekaj, piszę. No nie zdałem. Nie zdałeś, dobrze, więc 10% na prawą rękę. I tak, soczek, próbujesz strzelić? Tak. Szamoczą się. Więc będzie to dodatkowy trochę procent, więc rzucasz na trudnym. Jedna kość. No, jedna za jeden strzał. Możesz 6 wydać max, nie? I pytanie, celujesz w głowę, czy w którąś część ciała? Znaczy, czy w ogóle nic? Czy po prostu chcesz go trafić, czy celujesz w głowę? No, celuję w głowę, no. Okej, okay. Więc celowanie w głowę to już będzie tak... 50 ogółem i celowanie w głowę to jest kolejne utrudnienie. 80-130%. Będziesz musiał strzelać na farcie. No to nie celuję. Okej, okay, więc nie celujesz w głowę, czyli na trudnym strzelasz. Więc rzucę. Jedną kością? No, zdałem. Zdałeś, dobra. Więc Deadman, usłyszałeś wystrzał. Osoba, która cię trzymała, dostała w... Co to jest 9? 9 to jest w tułów, w bok, puściła cię z takim głuchym jękiem. Ty momentalnie się odwróciłeś, sprzedałeś jej kopa, popychając na zardzewiałą barierkę i kolejne ciało wylądowało na dole. Roztrzaskując głowę o posadzkę. Patrzę w kierunku mężczyzny, który strzelał i kłania mu się elegancko. No, ja... Kiwam mu lekko głową i patrzę na te ciała, czy ten drugi, co pierwszy, co spadł, jak on wygląda. Czy stanowi zagrożenie. Szarawo, nieludzko dziwnie, oczy bez źrenic.
I teraz dostrzegasz, że jeden z nich miał odgryzioną połowę twarzy. Mhm. Bierzesz łom, czy nie bierzesz? Takie pytanie. Biorę łom. Okej. Okay. Poza łomem nie ma nic innego ciekawego. No to krzyczę, ej, weź mi, rzuć tą drabinę, żebym mógł tam wejść do ciebie. To znaczy tam jest drabina sznurowa jakaś, tak? Czy coś takiego? Nie, jest panel. Aha. Masz na nim jedną dźwignię. Podchodzę powolnym krokiem do tego panelu i przyglądam się tej dźwigni. No cóż, jedna dźwignia, światełka dwa, jedno czerwone się świeci, zielony nie. Żadnych napisów? Żadnych napisów. Dlaczego podejrzewam, że jak pociągnę za tą dźwignię, to łączy się jakiś mechanizm spalania albo coś takiego? Nie, nie, coś ty. A jest, jest, bo jest jakaś taka wysuwana drabina, nie? W pobliżu. Tak, jest zabezpieczona taką jakby skrzyneczką, która trzymają takimi hakami i kable z tej skrzynki idą do skrzyneczki. Z panelu do skrzyneczki idą. Aha, dobra. To teraz upewniwszy się, pociągam za dźwignię. Okej, pociągam za dźwignię. Słyszysz, jak z jakiegoś głośnika wydobywa się takie ping. Przez chwilę nic się nie dzieje. Ale drabinka w końcu puszcza i z głośnym trzaskiem uderza na dół. Da się po niej wejść, ale drzwi, które były na dole, światełko już nie świeci się na czerwono, a na zielono, zostały otwarte. I widzicie w nich jedynie ciemność, przynajmniej ty tam na dole, soczek. Mhm. Zaglądasz, czy wchodzisz po drabince? Wchodzę po drabince i wołam do siebie Ubla. Wchodzisz po drabince, Ubel razem z tobą. I dobrze uczyniłeś, bo ze środka tych dwóch pomieszczeń właśnie zaczyna się wysypywać większa ilość takich szarych człowieków. Mhm. Zamykaj tą drabinę z powrotem, szybko. No jak wyszedł na górę, to takim powolnym, melancholijnym ruchem pociągam dźwignię z powrotem. Cóż, ten powolny, melancholijny ruch był na tyle silny, że urwał dźwignię i nie da się jej wziąć do góry. Co? No. To, patrząc na to, biorę ten łom i próbuję uszkodzić tą drabinę, rzucić ją jakoś na dół. A moja postać dalej stoi i patrzy z takim lekkim zdziwieniem, takim egzystencjalnym zdziwieniem na tą urwaną dźwigienkę. Dobrze, ty próbujesz ten z tym łomem. Rzućcie sobie szczerze na nasłuchiwanie oboje. Sobie nawet nie musicie. Bo, jakby to mówić, z przejścia, do którego kierował się facet z łomem, słychać kolejne takie ping, jakby coś się otworzyło. I wydaje się być to jedyne wyjście stąd. Tylko pytanie, czy coś dalej jest, czy nie ma? Nie wiem, ja delikatnie odchrząkuję, po czym zaczynam kiwać palcem w stronę tamtego wyjścia, co się właśnie otworzyło. No dobra, nie? Cóż, drabinka ci się oparła jako taką, ale przechodzicie dalej. One są dość powolne, więc chyba powinniście dać radę. Widzicie kolejny korytarz. Gdzieś tam jakieś światełko daje trochę światła. Na jego końcu widzicie drzwi, większe od tych pozostałych, z czerwonym światełkiem, zamknięte. I po waszej lewej, jedyne podobne do tamtych, z zielonym światełkiem, to one najwidoczniej teraz się otwarły. Widzicie w nich ciemność, ale za to słyszycie szuranie i kolejny... Wsuniecie do czerwonych drzwi, przy których jest panel? Z tych otwartych drzwi dobiega to Mhm. No to chyba szuramy. Szuram. Mniej lub bardziej dosłownie szuram. Okej. No ja podążam za nim. Więc idziecie do tych drzwi. Bronią w ręku. Drzwi z tym panelem, dobra. I tak, macie panel. Działa, o dziwo, na kod. Elektronika, ktoś coś jakoś tak? Elektronikę? Żartujesz? Nie. No ja mam elektronikę. Okej. Okay. Kombinujesz coś przy tym? No, próbuję coś z tym zmajstrować. Okej, okay, więc... Otworzyć jakoś. Ty majstrujesz. Przekazujesz pistolet koledze, czy nie? Na tak, masz broń na tym czasie i... I Ublowi też waruj. Każdy by warował, pilnował broń. Okej. Okay.
W drzwiach pojawia się pierwsza sylwetka, szarawa. Ale w tym samym czasie. Przypomnijcie mi, kto poszedł w górę? Palestry, tak? Palestry, dobra. Więc Greg. Przeszedłeś przez zardzewiałe drzwi. Jesteś na polance. Na niej jest szopa. Nie za duża, nie za mała, taka szopa typowa. Las liściasty. Ale, co najlepsze, na tej polance stoi... za dużo trochę ta szopa. Stoi... maszyna. Zarośnięta dość sporo. Przybrudzona. Ze śmigłami. Jednym większym, drugim mniejszym na ogonie. I chyba gdzieś kiedyś o tym czytałeś. Nazywało się to bodajże helikopter. Halo, halo, Gregor. Mamy wszystko pod tym. I dobra, widzisz? Tak. No. Co? No mów, mów. Jakby to ująć, chciałbym się upewnić, że drzwi są zamknięte. Jak właściwie wygląda ten murek? On okala mniej więcej teren? Nie. Powiedzmy, że przejście na tę polankę było w takim jakby malutkim kanioniku między dwoma większymi skałami. Albo takim malutkim klifami. I żeby wejść na ten klif, trzeba by się albo było wspinać po zdradliwym, no, po zdradliwych podparciach, albo iść kompletnie naokoło. I możesz zamknąć te drzwi za sobą, jeszcze taką za sobą, jeżeli chcesz. No, na razie bym zamknął. Nie chciałbym, żeby wleciało to po samym. Okej, więc zasuwasz. Okej, widzę. I tyle tutaj na tej polance widać z budynków. Tak. Życzę na wypatrywanie. Okej, okay. Pięknie. Na jednym z drzew, na polance, zauważysz na gałęziach zawieszonego, no, na takiej lince, może raczej zaczepionego między tymi gałęziami, AK-47 pomalowanego jako świkusi. Wygląda jak pułap. A pod drzewem butelkę wody i jakieś żarcie razy dwa. Wygląda totalnie jak pułap. Poczekaj, wiesz co bym zrobił? Najpierw wszedłem do szopy. Okej. Okay. Szopa zamknięta. I przy wejściu do niej stoi beczuszka. Taka metalowa. Z literką wymalowaną na niej, a raczej literkami, zaraz ci powiem jakimi. Więc tak. Masz R35 wypisane na tej beczce. Ale tak bym lekko ją ruszył, jest pełna? W połowie. O, jest zatkana? Tak. Ja bym ją wywalił i poturlał w kierunku tamtego jedzenia jaka. Okej. Więc turlasz... Tak, turlam ją przed sobą, tak żeby dosłownie z 10 metrów wcześniej. Tak, zaczynam ją turlać w ten sposób, żeby poturlała się 2-3 metry przede mną. Podchodzę do niej znowu 2-3 metry przede mną i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Nic się nie dzieje, ale gdy w końcu uderzył drzewo, zaczyna się z niej zawartość wylewać. Najwidoczniej się rozdziawiła na którymś kamieniu. To spróbowałbym podnieść to do pionu, żeby nie wylało się wszystko. Okej. Podnosisz to. I zauważasz, że się jak wylała już ta 1/4, trawa, jedzenie oraz woda
Zostałem wypalony, praktycznie. Tak. Co najwięcej mniej więcej jest w środku. Ale AK jest mój. Tak, AK jest twój, jeżeli zdasz na wspinanie. Albo wykombinujesz coś innego. Wspinanie to nie. Niech to zobaczy. Zawsze możesz stanąć na beczce. O, oczywiście. Dobra, na razie zobaczyłbym, co jest w tym helikopterze. Dobra. Zaglądasz do helikoptera. Znajdujesz apteczkę. Starą, ale jest. Hełm. I lornetkę. Oraz klucz francuski. Dobra, w czasie, gdy ty sobie zapisujesz, Rodney. Idziesz takim małym kanionikiem. Zauważasz, że zaczyna kropić. Gregor wtedy też zauważa. I tak. Docierasz do kolejnej takiej bramy. Gdzieś po 5 minutach drogi. Z tym, że ta jest otwarta. Dostrzegasz przed sobą ścianę jakiegoś dużego budynku. Kilka europalet. Da się odbić trochę w lewo. Tam są kolejne europalety. W prawo. Do kolejnych drzwi prowadzących do tego sporego. Naprawdę sporego budynku. Ma on kształt jakby litery H, z tego co jesteś w stanie ocenić. Przy wejściu stoją dwie beczki. Jedna ma napis... jak to się nazywa? R67, a druga R60. Czy Rodnin nie słycha? Słucha? No tak, słucham. Okej, okay, co czynisz? No powoli podchodzę do tej bramy. Mhm. Znaczy... No i... Badam ją. Nie wiem, jak mam to inaczej powiedzieć. Do bramy, czy do drzwi do wejścia do tego kompleksu? Do bramy. No brama jest otwarta. No to przechodzę. Więc tak jak mówiłem, europalety, skręt w lewo, skręt w prawo, kolejne dobra. Palety i dwie beczki. Patrzę, czy na tych europaletach coś jest. Nic. No to idę tam dalej, patrzę, co tam się... Rzucuję na wypatrywanie, gdy stoisz już przy drzwiach do wyjścia. Nie. Okej, okay, więc nie zauważysz nic specjalnego. Drzwi nie wyglądają na takie toporne jak te wcześniejsze.